Telewizja w Polsce.pl, to są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Wracamy do Brukseli, łączymy się z Jackiem Sariuszem Wolskim, europarlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości. Pytamy o to, jak wyglądały spotkania Światłany Cichanouskiej z unijnymi przywódcami, a także jak wyglądają tam wewnątrz dyskusje na temat tego, w jaki sposób pomóc Białorusi, pomóc zorganizować wolne wybory, ponowne już wybory bez przymiotnika wolne na Białorusi i w jaki sposób wyrwać Białoruś z tych rosyjskich wpływów. Czy rzeczywiście to Światłana Cichanouska wreszcie ma szansę zostać nowym liderem, bo to poddają niektórzy politycy także Prawa i Sprawiedliwości w wątpliwość. Jak pan uważa, panie pośle? Światłana Cichanouska została w Brukseli potraktowana jako rzeczywisty lider społeczności białoruskiej. Ja zawahałem się, czy powiedzieć opozycji, bo ona sama prosi, żeby nie używać terminu opozycja, ponieważ oni są większością. Ona mówi, wejdę w słowo, panie pośle, sama o sobie prezydent elekt, prawda, już w tej chwili. Tak, tak. Znaczy ona de facto jest prezydentem elektem, co należałoby potwierdzić w wyborach, ale pewnie tych wyborów szybko nie będzie. Więc po pierwsze była bardzo pewna siebie, stonowana, rzeczowa, konkretna i jej wystąpienie zarówno w parlamencie, jak i bardzo podobne w treści wystąpienie na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych Unii było przekonujące i w zasadzie jednoznaczne. Nie chcę powtarzać tych wszystkich elementów. Powiedziała jedną rzecz, którą można odczytać nieco rozszerzająco. Zaapelowała do liderów, żeby działali, do liderów, do krajów członkowskich, do Unii Europejskiej, żeby działali odważniej. No między wierszami jest to dyplomatyczne powiedzenie, chociaż tego się nie mówi na salonach dyplomatycznych, no, że dotąd Unia jest tchórzliwa. Tchórzliwa. No, jeżeli do kogoś apeluje, żeby był odważniejszy, to znaczy, że dotąd jest tchórzliwa. Zresztą to znajduje potwierdzenie w faktach, ponieważ do dzisiaj nie udało się ustalić listy osób sankcjonowanych ze względu na weto, co w zasadzie jest blamażem polityki zagranicznej wspólnej unijnej, co zresztą i jako takie mówi o tym sam jej szef, czyli Josep Borrell. Także dobrze przyjęcie, ona jest i moim zdaniem z tej perspektywy brukselskiej nie ma żadnych pytań, kto reprezentuje wobec Zachodu, wobec Unii białoruskie społeczeństwo. Tak, to Światłana Cichanouska. Natomiast po stronie Unii są same minusy. Nieustalone są sankcje, bo jest weto Cypru, ale podobno również też takie kraje jak Szwecja i Finlandia były temu niechętne. Nie ma w ogóle mowy o tym, co by należało zrobić, co się samo nasuwa, żeby sankcjonować głównego sprawcę, to znaczy Rosję, bo bez Rosji by nie było Łukaszenki. W ogóle się nie mówi o tym, że jest de facto hybrydowa działalność i obecność Rosji na terenie Białorusi, która przejęła media, służby specjalne, siły specjalne i komendę nad armią. Są dwa rodzaje strategii po obu stronach sporu, co raczej rokuje długi czas i na to liczy Rosja, że Zachód zmęczy się, zapomni, a swoje będzie Rosja robiła. I zostawi Białoruś w spokoju, właśnie. Po stronie Rosji jest strategia na zmęczenie społeczeństwa, no bo jak długo można wychodzić na ulicę i czy zimą również. Po stronie większości protestującej białoruskiej jest strategia długiego marszu, to znaczy upierania się przy swoim, w formie tego pokojowych protestów, licząc, że coś to zmieni po stronie białoruskiej władzy, czyli jej sponsora, czyli Kremla. Ważnym elementem, być może zmieniającym coś w tej sytuacji, byłoby przyjęcie przez Unię Europejską propozycji Polski, premiera Morawieckiego, planu Marszala, to jest symboliczna nazwa, ale tak, wydatnej oferty gospodarczej, miliardowej dla Białorusi, po to, żeby
żeby Białorusini, Rada Koordynacyjna mogła powiedzieć społeczeństwu, słuchajcie, ale jest alternatywa, nie jesteśmy w 100% zależni od Rosji. No właśnie, panie pośle, w jaki sposób liderzy innych krajów unijnych patrzą właśnie na Polskę w kontekście Białorusi? Czy rzeczywiście Polska tutaj przoduje jako ten kraj, premier Mateusz Morawiecki, jako ten lider, który chce pomóc, po prostu oferuje realną ofertę, mówi o planie Marszala, chce wspierać także gospodarczo Białoruś, czy inne kraje zauważają te pozycje i w jaki sposób też sama Swietłana Cichanouska patrzy na te propozycje, jak pan sądzi? Przoduje Polska, Litwa i szerzej wschodnia flanka, nadaje ton. Moskwa mówi, że właśnie przejęła stery polityki wschodniej unijnej Polska i pozostałe kraje, no, który to zarzut w zasadzie jest dla nas komplementem. Tak. To, że Polska to robi, bardzo irytuje na przykład Francję, która właśnie uważa, że ci pogranicznicy, tacy jak Polska, Litwa, powinni siedzieć cicho, co raport Senatu francuskiego Expressis Verbis powiedział. A w tle jest myślenie takie, żeby Francji i Niemcom pozwolić robić biznesy z Rosją i im nie przeszkadzać jakąś sprawą białoruską. W tle to, co wyróżnia ten front polsko-litewsko i szerzej, to jest po pierwsze to, że my widzimy Rosję jako głównego sprawcy i pomijanie tego jak gdyby nie daje szans na rozwiązanie. I po drugie, że chcemy proponujemy zaoferowanie no, czegoś dużego, tego symbolicznie nazwanego planu Marszala. Obu tych wątków brukselska i zachodnioeuropejska dyplomacja nie podejmuje, na ten temat milczy. No co jest obszarem dla nas nadal walki, musimy to, no z tym właśnie, się to w jaki sposób przekonać tych zachodnich liderów, także Francję, co do tego, że Rosja jest niebezpiecznym przeciwnikiem. To po pierwsze, no sytuacja z Nawalnym, który zresztą dzisiaj na szczęście wychodzi ze szpitala, próbą jego otrucia, to jest jasny dowód na to, do czego może się Rosja posunąć. My, nasi politycy, to widzimy, prawda? Ale kraje zachodnie, no właśnie, jeszcze nawet próbują robić interesy, tłumacząc to tylko i wyłącznie zyskiem gospodarczym, biznesem, takie jak Nord Stream 2, które de facto zagrażają tej naszej niezależności, no i łamią te zasady solidarności unijnej, o której też mówiliśmy w przypadku imigrantów. Jak na to wszystko patrzeć? No i gdzie są te argumenty, które przekonają Zachód? Pan jest tam na miejscu, pan może to zrobić. No bardzo, bardzo trudna sprawa na granicy niemożliwości, chociaż trzeba odnotować również, że sprawa Nawalnego, jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało, tak, zagrała w cudzysłowie na korzyść Białorusi, no bo stworzyła taką presję społeczną, że rządy zachodnioeuropejskie, nie mogą instytucje europejskie metod, no tak, nie mogą, jak gdyby nadal nie może być business as usual, chociaż nie dotyczy dopóki co Nord Stream 2, wobec Rosji. A dlaczego to nie dotyczy Nord Stream 2? Presja powinna być kontynuowana. Natomiast to jest bardzo powolny proces zmiękczania stanowiska Unii, bo tak naprawdę w tle jest to coś, co by zmieniło, jest potrzebne. To jest rewizja polityki wobec Rosji, a nie tylko rewizja polityki wobec małej Białorusi. Także przed nami bardzo jeszcze długa droga wysiłków dyplomatycznych. No i paradoksalnie im gorzej się zachowuje Rosja, tym większe szanse na to, że Zachód się do tego da przekonać. Czy po prostu się przeciwstawi? No właśnie, a czy nie dość już jest przykładów, no tak z logicznego punktu widzenia, 2014 rok Ukraina, teraz Białoruś, Nawalny, Skripal wcześniej, przez cały czas są te dowody na to, do czego potrafi posunąć się. Pani redaktor, niestety jako praktykujący w polityce europejskiej muszę powiedzieć, że tu gra jest nie tylko, czy nie przede wszystkim może na argumenty. Nie, oni mogą powiedzieć tak, wy macie, jak powiedział zresztą Hollande, wy macie argumenty, macie rację, ale my mamy pieniądze i siłę. Po prostu liczą się pieniądze i siła i najlepszy dowód, że można by powstrzymać i wygrać w tej walce o wolną Białoruś i również stanowczą politykę wobec Rosji, gdyby użyć instrumentów, tylko nie chce się użyć tych instrumentów, żeby nie popsuć sobie biznesu. Mam na myśli zatrzymanie Nord Stream 2 albo nałożenie na prawdziwego sponsora
Łukaszenki, czyli na Moskwę, bolesnych, naprawdę dotkliwych sankcji, takich jak na przykład wykluczenie z systemu międzynarodowego rozliczeń SWIFT, tylko że Zachód tego nie chce zrobić, bo to jest kosztowne. I takie są reguły gry i te kamienie młyńskie bardzo powoli mielą. Rozumiem. Tutaj z pomocą przychodzi Donald Trump. Stany Zjednoczone w pewnym sensie próbują zrobić to, o czym pan mówi. Nakładają sankcje na te firmy, czyli ta pomoc, jak pan sądzi, tak realnie patrząc właśnie z punktu widzenia też praktyka na tych unijnych korytarzach. Oczywiście nie tylko korytarzach, może coś źle zabrzmiało, ale chodzi mi o sam fakt, że pan jest w Europarlamencie. Czy Ameryka szybciej będzie w stanie powstrzymać Putina? O to chcę zapytać. No w zasadzie w tej chwili powstrzymanie Putina, czytaj Nord Stream 2, jest w rękach Amerykanów. Mm-hmm. Amerykanie dzisiaj mówią o tym, że chcą zbudować koalicję antynord streamową. To jest bardzo pozytywny znak. Rzecz wcale nie jest, los Nord Stream 2 nie jest wcale przesądzony, bo fakty i słowa dowodzą tego, jak bardzo głęboko zdeterminowany są Niemcy, żeby ten program utrzymać, pomimo udawania, że to jest tylko biznes i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej chwili jakby sytuacja chyli się w kierunku, czy na rzecz, czy na korzyść zatrzymania Nord Streamu, jeszcze nie mówiąc, nie przesądzając o zatrzymaniu. Mhm. I te sankcje są w tej chwili głównym działaniem, także dającym nadzieję. Także ważne jest w tej chwili, żeby powstrzymać Unię Europejską przed oponowaniem wobec amerykańskich sankcji i grożeniem Ameryce sankcjami za sankcje na Nord Stream 2. Tak. I to jest kolejne pole batalii, na którym w tej chwili działamy. Do wygrania, jak pan sądzi, ta batalia? No, jak mówię, to jest takie przeciąganie liny. Ja bym powiedział, że ci, którzy stoją po tej stronie anty-Nord Streamowej tej liny, odnotowują takie milimetrowe przesunięcia na swoją korzyść. Ale nadal ta bitwa, walka, przeciąganie trwa, ale trzeba jeszcze mocniej ciągnąć. A co się wydarzy, właśnie tu znowu nawiązując do Białorusi, co się wydarzy w najbliższym czasie? Pan mówił o tych dwóch scenariuszach. Zarówno jeden i drugi zakłada odłożenie tej sprawy w czasie tak naprawdę, czyli kiedy będziemy obserwowali realne działania, kiedy możemy doczekać się tych ponownych wyborów na Białorusi? No w krótkim i średnim okresie jestem pesymistą w tym sensie, że będzie trwał ten pad. Społeczeństwo kontra władza wspierana przez Moskwę. Na czas długim okresie czasu, tak, prędzej czy później Białoruś wybije się na wolność i demokrację. Ale tak jak mówię, najpierw musi przejść przez, no nie chcę użyć tego słowa, może czerwone, ale no, takie doświadczenia brutalne i tragiczne i dramatyczne jak Polska. Nie wiem, czy wprowadzi Łukaszenko w którymś momencie stan wojenny, czy to inaczej będzie się ten scenariusz kształtował, na ile pójdzie społeczeństwo białoruskie śladą polskiej solidarności, to znaczy zamkną się w zakładach pracy, kiedy już nie będzie można być na ulicach. Tego nie wiemy, ale uważam, że będzie taki stand-off, czyli taki okres zawieszenia równowagi sił po obu stronach. I to niebezpieczeństwo, jakie jest, to jest to, że wtedy Zachód o tym zapomnie, bo wiemy, że zapomniał o Gruzji, zapomniał o Ukrainie, prawda, i tak dalej. Tak. Także naszą rolą będzie przypominanie. Obyśmy właśnie i mocniej ciągnęli tę linę, o której pan mówi w sprawie Nord Stream 2, bo taką konieczność pan wskazał, i właśnie coraz mocniej przypominali, czy też odważniej działali, jak apelowała Swietłana Cichanouska w sprawie Białorusi. To na zakończenie bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle, za tę dyskusję, za rozmowę. Jacek Sariusz-Wolski, europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. I państwu dziękuję za uwagę w tym punkcie naszego programu. Oczywiście kolejne gorące pytania co do spraw ważnych i w Polsce, ale jak słyszymy, także polityka międzynarodowa jeszcze przed nami.